Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś. Pasja, czyli bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyta Halina Łabonarska. Jezus przed Piłatem. Według naszej rachuby czasu była godzina mniej więcej 6 rano, gdy orszak ze skatowanym strasznie Jezusem stanął przed pałacem Piłata. Arcykapłani Annasz i Kajfasz oraz członkowie rady zajęli zaraz miejsca na siedzeniach u wejścia na dziedziniec. Jezusa zaś pociągnęli się pacze na powrozach aż ku schodom wiodącym na terasę. Piłat spoczywał właśnie na pewnego rodzaju sofie. Przed nim stał mały trójnożny stolik, na którym leżały odznaki urzędowe i kilka drobiazgów, już nie pamiętam jakich. Otaczało go grono oficerów i żołnierzy. Dalej widać było ustawione oznaki i godła państwa rzymskiego. Usłyszawszy wrzawę i zgiełk, spojrzał Piłat w tę stronę i ujrzał spiesznie nadciągający orszak z Jezusem po środku. Gdy już Żydzi usadowili się u wejścia na dziedziniec, bo dalej nie wolno im było iść według prawa mojżeszowego, by się nie zanieczyścić, i gdy przyprowadzono Jezusa przed schody, powstał Piłat i odezwał się do nich szyderczo. Cóż was tu znowu tak rano przygnało? Ależ oporządziliście tego biedaka. Już od samego rana zaczynacie łupić i zabijać. Żydzi zaś, kazawszy się paczom zaciągnąć Jezusa do pretorium, zwrócili się do Piłata ze słowami: wysłuchaj, panie, naszego oskarżenia przeciw temu złoczyńcy. My sami nie możemy wejść do domu sądowego, bo wiesz, że według prawa zanieczyścilibyśmy się. Po tych słowach wyrzeczonych głośno dał się słyszeć nagle wśród tłumu gromki głos: o tak, nie możecie wejść do domu sądowego, bo uświęcony jest on krwią niewinną. Tylko Jezus może tam wejść. On jeden jest między Żydami czysty, jak owe niewiniątka. Słowa te wymówił człowiek krzepki, barczysty, który za innymi docisnął się do forum. Był to mąż czcigodny i zamożny. Stryj męża Serafii zwanej Weroniką. On sam zwał się Zadoch. Dwóch jego synów zamordowano swego czasu wraz z innymi niemowlętami na rozkaz starego Heroda. Od tego czasu usunął się on zupełnie z życia publicznego i jak Esseńczyk żył ze swą żoną we wstrzemięźliwości. Raz tylko widział Jezusa u Łazarza, słyszał jego naukę i oto teraz, gdy widział, jak się pacze ciągną niewinnego Jezusa bezlitośnie po schodach, wzruszyło go bolesne wspomnienie pomordowanych dziadek i głośno wobec całego tłumu dał świadectwo o niewinności Jezusa. Wypowiedziawszy powyższe słowa, wmieszał się w tłum i zniknął mi z oczu. Oskarżyciele Jezusa niewielką zwrócili na to uwagę, bo spieszyli się bardzo, a przy tym złościło ich zachowanie się Piłata i podrzędne stanowisko, jakie musieli zająć wobec niego. Ciepacze zawlekli Jezusa po schodach marmurowych aż na terasę. Tutaj stanął Pan cicho w głębi terasy, a tymczasem Piłat porozumiewał się z oskarżycielami. O uszy Piłata obijają się już nieraz różne wieści o Jezusie, a dziś raniutko dali mu znać żydowscy kapłani i radni, że przyprowadzą mu do osądzenia Jezusa z Nazaretu,
który winien jest śmierci. Teraz, ujrzawszy Jezusa tak skatowanego, a przy tym z dziwnym, niezatartym wyrazem niezwykłej godności na obliczu, uczuł Piłat rosnący w sobie wstręt i pogardę dla żydowskich kapłanów i radnych, więc dał im poznać, że nie wyda skazującego wyroku na Jezusa bez dowiedzenia mu oczywistej i pewnej winy. Zaraz też dumnie i szyderczo zagadnął arcykapłanów: jakąż winę w tym człowieku macie mi przedłożyć? A oni odrzekli z tajoną złością: gdybyśmy go nie poznali jako zbrodniarza, nie przyprowadzilibyśmy go do ciebie. Więc weźcie go sobie i osądźcie według waszego prawa, rzekł Piłat. Lecz oni odparli: ty wiesz przecież, że nie przysługuje nam nieograniczone prawo wydawania i wykonywania wyroków śmierci. Złość wrogów Jezusa rosła coraz bardziej. Naglili gwałtownie i spieszyli się ze wszystkim, by załatwić się z Jezusem przed wyznaczonym prawnie czasem świątecznym, by w swoim czasie móc zabić i spożyć baranka paschalnego, nie przeczuwając, że to Jezus jest prawdziwym barankiem paschalnym. Sami bali się przestąpić granice pretorium, by się nie zanieczyścić i móc spożywać swego baranka, a oto nie wahali się wprowadzić do pretorium pogańskiego bałwochwalcy prawdziwego, najczystszego baranka paschalnego. Na żądanie starosty Piłata rozpoczęli Żydzi wywód oskarżenia. Wnieśli przeciw Jezusowi trzy główne oskarżenia, a na udowodnienie każdego postawili po 10 świadków. Obmyślili zaś te oskarżenia tak, by przedstawić Jezusa jako zbrodniarza występującego przeciw cesarzowi i by przez to Piłat był niejako zmuszony wydać wyrok skazujący. Oni bowiem sami mogli decydować tylko w sprawach dotyczących świątyni i praw religijnych. Najpierw więc wnieśli skargę, że Jezus jest uwodzicielem ludu, że zakłóca spokój i wichrzy w kraju. Przytaczali zaraz na to poszczególne dowody poparte zeznaniami świadków. I tak mówili, że Jezus włóczy się po kraju, że zwołuje liczne zgromadzenia, gwałci szabat, uzdrawia szabat. Tu przerwał im Piłat, mówiąc szyderczo: widać, żeście zdrowi na wskroś, bo inaczej nie gorszylibyście się tak jego uzdrawianiem. Dalej oskarżali Żydzi Jezusa, że zwodzi lud jakimiś ohydnymi naukami. Mówi bowiem, że kto chce mieć żywot wieczny, musi spożywać jego ciało i krew. Piłata gniewała ta zajadłość, z jaką Żydzi rzucali oskarżenia na Jezusa. Nie zdradzał się jednak z tym, tylko uśmiechał znacząco do swoich oficerów, a od czasu do czasu docinał faryzeuszom ostro. Tak na przykład rzekł im: zdaje mi się zupełnie, że i wy wyznajecie naukę Jego i chcecie mieć żywot wieczny. Tak się zachowujecie, jakbyście chcieli żywcem jeść ciało Jego i pić Jego krew. Treścią drugiej skargi było to, że Jezus podburza lud, by nie płacił cesarzowi podatków. Tu już uniósł się Piłat gniewem. Zwracać uwagę na takie rzeczy należało do zakresu jego władzy, więc pewien siebie zawołał: jest to podłe kłamstwo. O tym ja wiedziałbym prędzej niż wy. A Żydzi, widząc to, wnieśli zaraz trzecią skargę. Niech będzie i tak, krzyczeli, ale w każdym razie jest on wrogiem cesarza i państwa. Człowiek ten, niskiego, a właściwie niepewnego, podejrzanego pochodzenia,
zdołał sobie pozyskać mnóstwo stronników i rzucał klątwy na Jerozolimę. Rozszerza on także wśród tłumów dwuznaczne przypowieści, jak na przykład o królu, który sprawia gody swemu synowi. Już i tak raz tłuszcza zebrana licznie na górze chciała go obrać królem, ale jemu wydało się to za wcześnie, więc ukrył się w ten czas. Za to w ostatnich dniach pozwolił już sobie na więcej. Oto urządził hałaśliwy, uroczysty wjazd do Jerozolimy. Kazał oddawać sobie honory królewskie i wznosić na swą cześć okrzyki: Hosanna synowi Dawidowemu, chwała niech będzie królestwu naszego ojca Dawida, nadchodzącemu teraz. Sam nauczał, że jest Chrystusem, pomazańcem Pana, Mesjaszem, obiecanym królem żydowskim, i tak też kazał się nazywać. Czyż nie jest to wrogie postępowanie przeciw cesarzowi? Podłe te skargi poparli faryzeusze znowu zeznaniami 10 świadków. Usłyszawszy, że Jezus każe się nazywać Chrystusem, królem żydowskim, zastanowił się nieco Piłat. Po namyśle poszedł do przyległej izby sądowej, rzuciwszy mimochodem uważne spojrzenie na Jezusa, kazał straży przyprowadzić go do siebie. I cóż to tak nagle dało do myślenia Piłatowi? Oto był on poganinem zabobonnym, zmiennym, w którego głowie mieszały się różne wyobrażenia. Z religii swej miał niejasne jakieś pojęcie o potomkach swoich bogów, którzy podobno kiedyś żyli na ziemi. Wiedział dalej, że prorocy żydowscy przepowiadali od dawna przyjście pomazańca Bożego Odkupiciela, Oswobodziciela, króla żydowskiego, i że szerokie warstwy ludności oczekiwały go właśnie w tym czasie. Wiedział on również, że niegdyś do starego Heroda przybyli królowie z Dalekiego Wschodu i dopytywali się o jakiegoś nowonarodzonego króla żydowskiego, by oddać mu cześć. I że Herod z obawy przed tym królem kazał wymordować mnóstwo niemowląt. Znał więc Piłat te podania o Mesjaszu i królu żydowskim, ale jako gorliwy bałwochwalca nie wierzył w nie, jak również nie mógł sobie wyobrazić, jaki mógłby być ten król. Co najwyżej mógł pod tym względem podzielać zapatrywania wielu wykształconych wolnomyślicieli spośród Żydów i Herodian, którzy wyobrażali sobie Mesjasza jako potężnego, zwycięskiego władcę. Tym śmieszniejsze wydało mu się więc oskarżenie, że ten Jezus, stojący przed nim, tak nędzny, biedny, sponiewierany, miał się podawać za owego pomazańca Bożego i króla. Ponieważ jednak nieprzyjaciele Jezusa położyli nacisk na to, iż jest to naruszenie praw cesarskich, więc Piłat kazał wezwać Jezusa do izby, aby go przesłuchać. Gdy Jezus wszedł do izby, Piłat spojrzał na niego ze zdziwieniem i zapytał: więc to ty jesteś tym królem żydowskim? Jezus, nie odpowiadając wprost, zapytał go nawzajem: czy mówisz to z własnego przekonania, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat poczuł się trochę urażony, iż Jezus ma go za tak nierozsądnego, by z własnej inicjatywy pytać biednego nędzarza, czy jest królem, więc rzekł żywo mniej więcej tak: czyż jestem Żydem, bym miał wiedzieć o takich marnościach? To twój lud i właśnie kapłani oskarżyli cię o to i oddali mi cię do osądzenia jako winnego śmierci. Powiedz, coś ty właściwie zrobił? Wtedy Jezus
powiedział głosem uroczystym: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, z pewnością znalazłbym sługi i poddanych, którzy stanęliby w mojej obronie i nie pozwoliliby wydać mnie Żydom. Ale jak mówię, królestwo moje nie jest stąd. A więc jednak jesteś królem, rzekł do niego Piłat. A Jezus odparł: Tak jest, jak mówisz. Jestem królem. Urodziłem się i przyszedłem na ten świat, by dać świadectwo prawdzie. A każdy, kto z prawdy jest, słów moich słucha. Spojrzał nań Piłat przeciągle, wstając, zapytał: Prawda? A cóż to jest prawda? Rozmawiali jeszcze chwilę, ale już nie pamiętam dokładnie treści. Nie zrozumiawszy Jezusa, wyszedł Piłat znowu na terasę. O tym jednak przekonał się, że chociażby Jezus był królem, to nie takim, który może zaszkodzić cesarzowi, bowiem nie rości sobie prawa do żadnego królestwa na tej ziemi, a królestwo z innego świata nie obchodzi wcale cesarza. Rzekł więc Piłat do arcykapłanów: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Rozjątrzyło to wrogów Jezusa i pobudziło do obrzucenia go nowym gradem zarzutów i oskarżeń. Jezus wciąż stał milczący i tylko modlił się w duchu za tych biednych, którzy nie wiedzą, co czynią. Milczą nawet i w ten czas, gdy Piłat zwrócił się do niego z zapytaniem, co może odpowiedzieć na te zarzuty. Starosta, zdziwiony tym do najwyższego stopnia, rzekł: Poznaję, że oni same kłamstwa wyszukują przeciw tobie. Użył tu Piłat na kłamstwo odrębnego wyrażenia, które jednak zapomniałam. Oskarżyciele zaś, źli coraz bardziej, zaczęli teraz nastawać na samego Piłata. Jak to mówili? Żadnej winy w nim nie znajdujesz. Czyż to nie jest wina? On podburza lud i rozszerza swą naukę po całym kraju, od Galilei aż tutaj. Zastanowił się Piłat, usłyszawszy słowo Galilea, i zapytał zaraz: Czy człowiek ten jest może z Galilei, poddany Heroda? Odpowiedziano mu, że rzeczywiście rodzice jego mieszkali w Nazarecie, a jego stałym miejscem pobytu jest Kafarnaum. A kiedy tak? Zawołał Piłat. To jako Galilejczyk jest poddanym Heroda. Herod jest tu na świętach, prowadźcie więc Jezusa do niego. Niech go osądzi. Zaraz też kazał Jezusa sprowadzić na dół i oddać w ręce Żydów, a swoją drogą wysłał jednego z oficerów do Heroda z oznajmieniem, że przysyła mu do osądzenia Galilejczyka, Jezusa z Nazaretu, jego poddanego. Zadowolony był Piłat bardzo, że uniknął w ten sposób konieczności sądzenia Jezusa, bo cała ta sprawa wydała mu się jakoś dziwna. Miał przy tym na oku i cel polityczny. Herod zawsze był żądny poznać Jezusa, więc Piłat wiedział, że posyłając mu go, zrobi Herodowi wielką przyjemność, a że dotychczas stosunki między nimi były naprężone, sądził, że to ułatwi wzajemne zbliżenie. Wrogowie Jezusa, oburzeni do najwyższego stopnia, że tak wobec całego ludu dostali od Piłata odprawę i musieli iść dalej, starali się na Jezusie wyładować swą złość. Otoczyli go zaraz wokoło.
kazali pachołkom związać go na nowo i ze wznowioną wściekłością dręczyli go, bili, popychali i tak z pośpiechem ogromnym pędzili go przez rynek nabity ludem i przez jedną ulicę do pobliskiego pałacu Heroda. Orszakowi towarzyszyli także rzymscy żołnierze. Na chwilę przed wyprawieniem Jezusa do Heroda przysłała żona Piłata, Klaudia Prokla, służącego do męża i kazała mu powiedzieć, że pilnie bardzo pragnie z nim mówić. Teraz zaś stała w ukryciu na jednej z wyższych galerii pałacu i ze smutkiem wielkim i trwogą przypatrywała się, jak Jezusa ciągnięto przez forum do Heroda. Cześć.